Skarbie, dawaj, dawaj. Zobacz, jaką petardę znalazłam. Halo kochanie, jak tam rybki? Bierze coś? Nie za bardzo. Jest co półtora godziny macham spinningiem i miałem tylko dwa pobicia jakichś tam drobnych rybek. Ogólnie słabo. Często, bo to wracam, że to Tomków ma fajny temat dla nas na poszukiwania. Przekonałaś mnie. Kilka rzutów jeszcze i wracam do domu. Opowiesz mi na miejscu co i jak, o co chodzi z tymi poszukiwaniami. To bujaj worki, czekam na ciebie. Wyczytałam informację, że w okolicach jeziora Bądze stała kiedyś stara leśniczówka i właśnie w okolicach tej starej leśniczówki w styczniu 1945 roku odbywała się potyczka Niemców z Rosjanami. Jest to mega fajny temat na nasze poszukiwania, więc wybieramy się właśnie tam i mam nadzieję, że te poszukiwania nas zaskoczą. Dla nas, odkrywców historii, taki temat, jak Ewelinka go wygrzebała w literaturze, jest niesamowicie ciekawy, także ku przygodzie jedziemy, zobaczymy, czy coś tam znajdziemy, a zwłaszcza, czy będą ślady po tej potyczce ze stycznia 1945 roku. Właśnie w miejscu, gdzie była stara leśniczówka, kucam sobie właśnie na schodkach, na samym wejściu. Dosyć sprawnie poszło nam odnalezienie tego miejsca. Nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć się do roboty i zobaczyć, co ten lasek, co ten obszar tutaj skrywa. Ewidentnie przy tej leśniczówce była jakaś potyczka. Świadczyć mogą o tym mnóstwo łuseczek wychodzi. Zamaskowałam się, bo okropnie komary gryzą. Lecimy szukać dalej. Aluminiowa wpinka, datowana na 1935 rok, jakiegoś związku lub organizacji, która działała w tym okresie, do zidentyfikowania. Zobaczymy, co to jest, natomiast miejsce naprawdę jest ciekawe i zaskakuje. Szukam dalej. Podejdę do Ewelinki, zobaczę, co u niej.
moja pierwsza monetka dzisiaj z tego oto dołeczka. 10 feningów Adolfowe. Już chciałam rezygnować z tego sygnału, bo co kucnęłam, to mnie komary wpierdzielały. Ale jest szczęście. Ewelinka, dawaj tutaj do mnie. 100 metrów dalej odkryłem jakieś fundamenty. Nie spodziewałem się tego tutaj. Przyjdź, musisz to zobaczyć. Będziesz miał się czym chwalić? Oj, będę, zobaczysz sama. Może docelowo to tutaj stała ta leśniczówka, a nie tam, gdzie pierwotnie trafiliśmy. To tym bardziej podejdź, zobaczysz, ocenisz sama. Dobra, biegam, ale bądź na łączach, żebym wiedziała, gdzie trafić. W linii prostej, jak się rozstaliśmy, idź cały czas prosto, jakieś 100 metrów. Miejsce te jest pełne tajemnic. Na pewno stało tu kilka budynków, nie tylko jeden. Widać to po gruzach. Będziemy poszukiwać pamiątek, może jakichś ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że coś ciekawego nam tutaj wyjdzie. To, co uda nam się znaleźć w ziemi wykrywaczem metali, pozwoli nam wyobrazić sobie, co tutaj się działo w dawnych latach, jak tu funkcjonowało życie. Zaczepił mnie sygnał tuż przy tych fundamentach. Po wykopaniu okazało się, że jest to 10 feningów z okresu II wojny światowej. Niemieckie 10 feningów. Skarbie, dawaj, zobacz, jaką petardę znalazłam. Ty sobie nie żartuj ze mnie, ty to jesteś petarda. No ale idę do ciebie, bo cię widzę, na tej drodze stoisz. Gotowy jesteś? Gotowy, chwal się. Na pewno? No na pewno. Ta-da! Ja pierdzielę. A powiem wam, że myślałem, że sobie Ewelinka kręci bekę ze mnie. Ale to już nie są żarty, to są poważne rzeczy. Szłam sobie drogą, bo chciałam iść do auta posiedzieć, bo już jestem tak podziubana przez te komary. No i cyk i... Ta-da! Nieśmiertelnik. No, ale nie obozowy, za bardzo wiem, o co chodzi tu. Ale z którego obozu dokładnie nie wiem. Zobacz, stalak, ale który to nie wiem, nie widzę tutaj, także ciężko mi się odnieść do tego. Przeczyścimy ten nieśmiertelnik i zobaczymy, może dojdziemy, kto nosił ten nieśmiertelnik i przede wszystkim z jakiego obozu on się tutaj znalazł. Jest na cały, Warmię, a jak jest cały, to oznacza co? Że ktoś żył. Że ktoś żył. Porzucił go po prostu. Albo zgubił. Ale zobacz, była albo próba przełamania, albo po prostu przy wykopywaniu. Mogłam coś się go wydarzyło. Mogłam. No. Ale gratuluję, naprawdę gratuluję. Dzięki. Sprawdzimy w domu. Emocje opadły. Takie rzeczy naprawdę są rzadkie, nieśmiertelniki. Powiem wam, wrócę do swojej pierwszej myśli. Myślałem, że Ewelinka sobie robi jaja ze mnie, no bo często sobie tam żartujemy, żeby się przepędzić przez ten las, przez tą gęstwinę. No i żeby było wesoło, że po prostu przygotowała dla mnie jakąś niespodziankę. No i faktycznie przygotowała w postaci nieśmiertelnika. Także to jest niesamowite. I tego bym się tutaj nie spodziewał. Tym bardziej ciekawy jestem, z jakiego to jest obozu i jak on tutaj trafił. Dzisiejsze znalezienie tego nieśmiertelnika przysporzyło mi bardzo dużo emocji. Więc już sobie odpuściłam kopanie. Wróciłam do samochodu. Strasznie gryzą komary. Krzysiu niech sobie kopie, niech dalej walczy.
tych komarach i w tym upale. Pierwsze miejsce mam dzisiaj ja. Poczekamy. Może znajdzie coś ciekawego. Ten sygnał był bardzo głęboko, niesamowicie się spociłem, ukopałem się, ale warto. Trzy feningi z 1856 roku, zapewne te trzy feningi można datować, wskazywać na początki tego miejsca, gdzie obecnie prowadzimy poszukiwania. Myślę, że te budynki, które tutaj stoją, powstały przed 1900 rokiem, także kolejny ciekawy dowód na to, że w tym miejscu to dreptał człowiek. No i mamy też tutaj przedmioty użytku codziennego. Pokrywka od garka. Warto było ten sygnał kopać do końca, nie odpuściłem go. No i efekt jest taki, że jestem bardzo zadowolony, pomimo to, że zmęczony, bo jest ciepło, ale to palcie licho. Zobaczcie, co w tym gruzie wyszło. Odznaczenie, odznaka niemiecka. Oczyścimy to sobie i zaraz zobaczymy, co to jest. Natomiast jak widzicie, nie można odpuszczać w każdej sytuacji. Oczywiście Ewelinki nieśmiertelnik to jest prawdziwy strzał. Uważam, że dziś znowu zająłem drugie miejsce, znajdując tą odznakę, bo nieśmiertelnik ze stalogu Ewelinki rozwalił dzisiaj system. Natomiast to pokazuje, że trafiliśmy dzisiaj w odpowiednie miejsce i gratuluję Ewelince, że po prostu wykonała kawał dobrej pracy i namierzyła tą miejscówkę. Krzysiu wraca, widzę. Zobaczymy, co ciekawego znalazł. Co tam niesiesz, panie? Trochę złomu. Kilka metalowych rzeczy, ale co najważniejsze, już tutaj wyciągam. Spójrzcie, co to jest. To jest element maski, bardziej pochłaniacza od maski drugowojennej. Także jest to kolejny dowód na to, że Ewelinka miała nosa, że były tutaj działania wojenne i było tutaj wojsko Wehrmachtu. Pamiętaj, ja zawsze mam rację. Amen. Teraz ja ci się pochwalę moją znajdką, bo jeszcze nie widziałaś. Zobacz, jaka piękna odznaka. Prawdopodobnie policyjna albo jakaś inna służbowa. Oczyścimy to wszystko w domu, także będzie wiadomo. Natomiast i tak twój nieśmiertelnik wygrał dzisiaj. No zrobił, właśnie chciałam to powiedzieć. Zrobił robotę. Cały czas mam zagwozdkę, w jaki sposób on tutaj w ogóle się znalazł. Jak zlokalizujemy, który to był obóz, to będziemy mogli określić, ile dana osoba przemieściła kilometrów, ale w jaki sposób go tu zgubiła, porzuciła, tego na pewno się nie dowiemy. No nie dowiemy się, ale pojedziemy do domu i wyszukamy. Bardzo fajna odznaka. Gratulacje.
To jest nagroda za wytrwałość, bo kopałem to w gruzie. Sygnał taki był niepewny, bo tam jakieś koksy, żużle były i stare dachówki, i kamienie, cegły. Także nagroda za wytrwałość. Po powrocie z poszukiwań do domu przeprowadziliśmy małe śledztwo internetowe. Wyszukaliśmy informacji na temat samego Stalagu 1B. Okazuje się, że jest to obóz jeńców wojennych, który znajdował się we wsi Królikowo w okolicach Olsztynka. Obóz ten został stworzony w 1939 roku i funkcjonował do 1945. W obozie tym przez te lata wojenne przewinęło się 650 tysięcy jeńców wojennych, różnych narodowości żołnierzy, w tym m.in. też żołnierzy polskich. Natomiast tutaj Ewelinka zauważyła bardzo ciekawą rzecz. Prawdopodobnie zidentyfikowaliśmy ten nieśmiertelnik i... No tak, podczas analizy naszego nieśmiertelnika doszliśmy do wniosku, że żołnierz, który nosił ten nieśmiertelnik, prawdopodobnie był Francuzem i nosił numer ewidencyjny 21897. Czyli udało nam się w jakiś sposób zinterpretować napisy, które są na nieśmiertelniku żołnierza. Tak jak Ewelinka powiedziała, mamy przypuszczenia, że był to żołnierz francuski. Tylko cały czas jest tą dla nas zagadką, w jaki sposób on z Królikowa, z tego obozu Stalagu 1B, trafił do miejscowości w dawnych Prusach. Dzisiaj to są Mazury. Miejscowość ta, gdzie prowadziliśmy poszukiwania, to Bądze. Tutaj ta tajemnica przez nas nie została do końca wyjaśniona. Mamy jakieś tam teorie. Mógł tutaj trafić z żołnierzami sowieckimi po wyzwoleniu tego obozu. Ewentualnie też jeszcze mamy jedną z takich teorii, że z tego obozu żołnierzy jakby przydzielano do prac na wsi, do prac rolnych, do pomocy wszelkiej maści. Ale tutaj nie mamy na tyle takiej wiedzy i nigdzie nie doczytaliśmy się. Tak samo wykonaliśmy kilka telefonów lokalnie, nikt o tym nie wie. Także jak ten żołnierz trafił z Olsztynka do miejscowości Bądze, nadal zostaje zagadką. Odnaleziona informacja przez Ewelinkę o leśniczówce, o miejscu potyczki wokół leśniczówki pozwoliła nam co? Udowodnić to, że jednak teoria i praktyka niekiedy idą w parze. Odnaleźliśmy tam sporo, jak widzieliście na filmiku, ciekawych przedmiotów, które też między innymi świadczą o tym, że ta teoria wyczytana potwierdziła nam praktykę. No, a dodatkowo oczywiście nigdy nie wiemy, co możemy znaleźć w ziemi i takim prawdziwym rodzynkiem, rarytasem jest ten nieśmiertelnik, który tak naprawdę daje nam do myślenia i tak naprawdę rozpoczyna dalszą analizę tych terenów, do których dotarliśmy. Co miałeś dodać, którego wykopałam ja? No oczywiście, to Ewelinka, no bo bez tego ani rusz. Ale to wszyscy widzowie widzieli. No nieważne, ale musisz przypomnieć. Przypominam, to wykopała Ewelinka, także zazdraszczam i gratuluję przy okazji. Na tym kończymy ten nasz odcinek. No i do zobaczenia w następnych naszych wojażach w odkrywaniu historii. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.